Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest Scanner Defense 24. Na wstępie chciałbym zaprosić państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube. A moim państwa gościem dzisiaj jest pułkownik Mirosław Bryś. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zgadza się. Panie pułkowniku, jak wyglądają doświadczenia i plany dotyczące dobrowolnej służby wojskowej? Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Jest to projekt, który uruchomiliśmy w tym roku. Obecnie jesteśmy po dwóch zakończonych pełnych turnusach szkolenia dobrowolnej zasadniczej służy wojskowej, w wymiarze 28 dni szkolenia podstawowego oraz w trakcie trwania trzeciego tego turnusu i mam tu na myśli szkolenie podstawowe 28 dni. Jesteśmy również po trzech turnusach skróconej dobrowolnej zasadniczej służy wojskowej, które trwała 12 dni. Te wszystkie turnusy, które się odbyły, no Uzbroiły nas w pewne doświadczenia, pewne wnioski. Podstawowym takim wnioskiem, pierwszym, który się nam nasunął i który jest widoczny, to jest regionalizacja szkolenia. Kandydaci do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej chcą być szkoleni w jednostkach najbliżej ich miejsc zamieszkania. Jednostka, które znają albo z widzenia, albo najbliżsi służyli w tej jednostce lub służą, rodziny służą w tych jednostkach. I to jest taki trend bardzo mocno zauważalny, że kandydaci do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wybierają jednostki, które znajdują się naj, jak najbliżej ich miejsc zamieszkania. I zarówno na szkoleniu podstawowym, które się kończy przyręgą wojskową, jak również później na dalszy etap szkolenia, szkolenia specjalistycznego. Drugim takim wnioskiem który jest dla nas bardzo też budującym, to jest wniosek po skróconej służbie wojskowej, a mianowicie e, młodzież, która uczestniczy w programie e, klas mądrowych, oddziałów przygotowania wojskowego, jest bardzo dobrze przygotowana do szkolenia podstawowego. Ubytek osób e, na szkoleniu w tej formie skróconej jest bardzo niewielki. Na trzy turnusy, na blisko 700 osób, które ukończyło ten turnus, tylko 18 osób odpadło w czasie szkolenia podstawowego. To pozwala nam na wygenerowanie tego wniosku, że ten program, który realizują e, uczniowie oddziału przygotowania wojskowego w klasach, e, w, szkole, e, średni, w szkołach średnich, przynosi e, zakładane efekty. Również kolejnym wnioskiem jest to, że musimy dostosować nasze systemy teleinformatyczne do realizacji zadań związanych z dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Chodzi o przepływ informacji, chodzi o typ, realizację typowania na szkolenie specjalistyczne na ten drugi okres szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ale to wszystko bardzo dobrze rokuje na przyszłość, gdyż na brak kandydatów nie narzekamy. Do końca roku Mamy zaplanowane jeszcze trzy turnusy we wrześniu, w październiku i w listopadzie, i na te turnusy już mamy szereg chętnych. Na najbliższy, turnus jest najbliższy turnus jest wypełniony praktycznie w 90%, kolejne, kolejne turnusy troszeczkę w mniejszym procencie, ale do tego jeszcze jest, mamy czas. Także tutaj jestem. Spokojne, jeżeli chodzi o wypełnienie miejsc na tych turnusach. A jak wygląda sprawa zwiększenia liczebności wojska do 250 tysięcy żołnierzy służby czynnej, bo to jest duża liczba i warto o to zapytać, skoro, skoro rozmawiamy? Ja uważam, że tutaj nie ma zagrożenia. Dlatego, że powinniśmy na ten cały proces budowania sił zbrojnych do liczby 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych oraz 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, bo program zakłada 300 tysięcy sił zbrojnych w liczbie 300 tysięcy, spojrzeć bardzo kompleksowo. Nie tylko przez pryzmat dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, ale spojrzeć na to kompleksowo. A mianowicie Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło szereg programów, które pozwolą nam e, zbudować tę e, armię liczącą 250 tysięcy. Te programy są po, jakby podwalinami, fundamentami e, tej armii. Mam tu na myśli program e, oddziałów przygotowań wojskowych. Chciałbym zauważyć, że w tym roku zwiększyliśmy ilość e, nowych od, oddziałów przygotowania wojskowego z 40 do 115. Na, od września łącznie będziemy mieli 265 nowych. Oddziału przygotowania wojskowego. Na przyszły rok plan zakłada powstanie nowych, stu, 120 nowych oddziałów przygotowania wojskowego. I sukcesywnie, sukcesywnie w kolejnym roku znowu zwiększenie o ponad 100 nowych oddziałów przygotowania wojskowego. To są e, certyfikowane klasy mundurowe, i to jest ten narybek, e, który e, będziemy zachęcać do służy wojskowej. Efekt. Uruchomienia, zwiększenia tej liczby będzie za 4 lata, gdy ta młodzież kończy szkolenie w liceach kolnokształconych lub w technikach, to mamy 5 lat, i wtedy to jest właśnie mowa o zwiększeniu tej liczby armii do o 130 tysięcy, i tak dalej, zwiększenie naboru. Również tutaj programem, który rozwijamy, jest program legii akademickiej. Zarówno moduł podoficerski, jak i moduł oficerski. I tutaj też kładziemy duży nacisk na zwiększenie ilości osób zaangażowanych w ten program. Kolejnym aspektem są to kursy oficerów rezerwy, czy miesięczne kursy oficerów rezerwy, dedykowane dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Otwartość na te kursy. I to wszystko, jeżeli popatrzymy na to kompleksowo, będzie powodowało, że ten nabór i stworzenie tych sił zbrojnych kolonialnych 250 tysięcy jest realny. Tutaj jeszcze e, warto wspomnieć o takich e, projektach jak CyberMIL, e, Akademia Cyber. To są po, e, projekty dedykowane sensu stricte już e, wojskom, e, które zajmują się e, cybernetyką e, w, e, i prowadzą w tym zakresie działania. Także tych programów jest dużo. Programem, który ustawa nam, e, możliwością, które nam ustawa o obronie ojczyzny e, generuje, jest st program stypendialny. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia program stypendialny, i te stypendia są przeznaczone dla osób cywilnych, które zamierzają w przyszłości zostać oficerami wojska polskiego. I osoba zainteresowana tym programem, będąca na kierunku studiów, które określa rozporządzenie ministra obrony narodowej i jego decyzja, może liczyć na stypendium, które wynosi ponad 2000 miesięcznie. Natomiast warunkiem jest otrzymanie tego stępenium jest to zobowiązanie, że po zakończeniu studiów zostanie ta osoba oficerem wojska polskiego. Także szereg programów, szereg, y, y, szereg rzeczy, które zostały podjęte, są podwalinami do budowania tej armii dwie, y, 250 tysięcznej. Dlatego y, jestem y, spokojny o realizację tego programu. Pan pułkownik wspomniał o rekrutacji, a chciałbym też zapytać o awanse. Żołnierzy pozostających w służbie zawodowej o awanse między korpusami. Jak tutaj sprawy się mają? No tutaj to jest wszystko w, re, w rękach dowódców, dowódców jednostek wojskowych. Jest to wszystko w rękach dowódców. Tutaj ograniczenia awansowych ja nie widzę. Jest możliwość rozwoju w pionie, możliwości awansowe są na kolejne stopnie, jest możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, są różnego rodzaju kursy, szkolenia. Gdzie te możliwości są e, generowane? Pragnę również zauważyć, że pan minister, e, wicepremier, minister obrony narodowej ogłosił już formowanie nowych jednostek wojskowych e, batalionów, brygad. To stworzy również możliwość awansowania szeregowym podoficerom, gdyż przejście z jednej jednostki do drugiej jednostki czy stopnia na przykład szeregowego na stopień podoficerski w, nowy, w nowej jednostce już uruchamia tą machinę awansową i jest możliwy rozwój w siłach zbrojnych. W szeregach wojska polskiego są doświadczeni żołnierze, weterani misji, pan pułkownik jest weteranem misji zagranicznych. Czy ten kapitał będziemy wykorzystywali? Czyli ci, czy ci żołnierze będą się zajmowali szkoleniem, przekazywaniem swojej wiedzy, doświadczenia, umiejętności właśnie nowym żołnierzom, no, skoro ma być to 250 tysięcy żołnierzy i 50 tysięcy. Więc y, czy, czy, czy my wykorzystamy ten wielki kapitał? Myślę, że go wykorzystamy. Prekursorem w wykorzystaniu tego kapitału są wojska obrony terytorialnej poprzez mobilne zespoły szkoleniowe? Gdzie w rolę instruktorów w tych mobilnych zespołach szkoleniowych pełnią oficerowie wojsk specjalnych. Jeżeli chodzi o wojska operacyjne, jest stworzona taka możliwość poprzez aktywną rezerwę. Jest to rodzaj służby, która jest wynikiem ustawy o obronie ojczyzny. Służba w aktywnej rezerwie umożliwia nam wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy zawodowych, którzy kiedyś służyli, czy byli w czynnej służbie, a z jakichś powodów odeszli do cywila, obecnie są w cywilu, Ci, te osoby, które mają taką chęć, będą chciały, będą miały, mają możliwość już powrotu do służby jako żołnierze aktywnej rezerwy. Służba w aktywnej rezerwie polega na tym, że w ciągu trzech miesięcy taki żołnierz jest powoływany minimum na dwa dni, dwa dni oraz jest, jest kierowany do realizacji zadań. Oraz raz na trzy lata na szkolenie 14-dniowe. Jednak to jest minimum. Żołnierz, który instruktor doświadczony, może być powoływany częściej i wykorzystywany, jego umiejętności, jego zdolności mogą być wykorzystane do szkolenia właśnie czy żołnierzy rezerwy, czy też tych młodych, młodych żołnierzy dobrowolnej zasadniczej Służy wojskowej. Jest taka możliwość stworzona i dowódcy jednostek wojskowych o tym wiedzą. To jest kwestia tylko teraz zachęcenia byłych żołnierzy, którzy odeszli, do wstąpienia w szeregi aktywnej rezerwy i podzielenia się swoim doświadczeniem. Panie pułkowniku, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Będziemy wracali do tego tematu. To był program Scanner Defense 24. Moim Państwa gościem był pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bardzo dziękuję Panie Pułkowniku. Dziękuję, dziękuję Państwu.